W miniony weekend rozgrywany był w Kępnie 38. ogólnopolski turniej piłki ręcznej dziewcząt. W tym roku organizatorzy zaplanowali rywalizację w dwóch rocznikach, 2000 i 2003. Zawody rozgrywane były w hali widowiskowo-sportowej oraz zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie. Lata świetności, kiedy czerwcowy turniej ściągał do Kępna 32 zespoły z całej Polski, a meczami rozgrywanymi na asfaltowych boiskach miejscowych szkół żyło całe miasto, odeszły już niestety do lamusa. Patrząc jednak szkoleniowo, każde granie dla młodych dziewcząt jest bardzo istotne i temu z pewnością służył ten turniej. Kolejny sukces odniosły młodziczki trenera Grzegorza Markiewicza. W roczniku 2000 dotarły aż do finału, w którym musiały uznać wyższość toru Dobrzeń Wielki. Bardzo jestem zadowolony z tego turnieju. I z jednego rocznika, znaczy z dwóch zespołów, obydwa zespoły, które tu się zaprezentowały, zagrały naprawdę fajne zawody. Finał nie wyszedł. No. Zagrały jeden ze słabszych spotkań w tym turnieju, właśnie ten finałowy. Nie wiem, czy to tak presja nas zżera właśnie, bo zawsze do tej pory w tych finałach przegrywamy, no i teraz też przegraliśmy, ale to nie jest najważniejsze. Ja nie chciałem w tym, traktowałem to typowo szkoleniowo. Mówiłem, że jak będą grać dobrze, no to wyniki same przychodzą i tak dalej. No, grały dobrze, no akurat w tym meczu im nie wyszło. Kilka sytuacji takich właśnie, brak tej skuteczności, to spowodowało, że przegraliśmy finałowy mecz. A ogólnie turniej, rewelacja, dużo gry, dużo zabawy. I dziewczyny naprawdę zostawiły kawał zdrowia na boisku. Jeden i drugi zespół, i o to w tym wszystkim chodzi, bo podniosły swój sportowy. Trzecie miejsce w tym roczniku przypadło Zgodzie Ruda Śląska. Na czwartej pozycji zawody zakończył MKS Most Gniezno, a na piątej Jutrzenka Płock. Kolejne miejsca zajęły KPR Jelenia Góra, Polonia druga Kępno i Jutrzenka druga Płock. Tytuł MVP otrzymała Weronika Kukotko z Polonii. Najlepszą bramkarką została Paulina Wieczorek z Rudy Śląskiej, a najskuteczniejszą zawodniczką Jessica Kołodziej z Dobrzenia Wielkiego. Warto wspomnieć, że do najlepszej siódemki turnieju wybrano dwie kępnianki, Joanny Jóźwiak i Karolinę Trepner. W roczniku 2003 nasze dziewczęta zajęły szóste miejsce. Każda gra, każde mecze będą powodowały to, że dziewczyny będą grały coraz to lepiej. Jest to nasz kolejny mały krok do tego, żeby być po prostu kiedyś mistrzem. Dziewczyny, nie uplasowały się na podium, ale są z siebie zadowolone, czy mają jednak, czują niedosyt? No na pewno może tam jakiś mały niedosyt jest dla dziewczyn, ale dla mnie turniej wyglądał dobrze. Dziewczyny pokazały charakter, potrafiły się odegrać nawet wtedy, kiedy przegrywały mecze. Potem okazało się, że wygraliśmy. No piąte miejsce pokazuje, w którym miejscu teraz jesteśmy i zaprasza nas do dalszej pracy, żebyśmy po prostu bardziej się starali na treningach i jeszcze lepiej ćwiczyli i przyjdą rezultaty w przyszłości. Turniej w tej kategorii wygrał Tuzinek Gniezno, ale drugi zespół przed drużyną Kusy Szczecin i pierwszym zespołem Tuzinka Gniezno. Czwarte miejsce zajął Bellator Ryjewo, a piąte Zgoda Ruda Śląska. Na siódmej pozycji uplasowały się dziewczęta z Warszawy Warszawa, a na ósmej z drugiego zespołu Polonii Kępno. Dalsze lokaty zajęły KPR Jelenia Góra, Tor Dobrzeń Wielki i Szkoła Podstawowa nr 2 z Kwidzynia.